18 uczennic z włoskiej Cittadelli gościło 23 września w Starostwie Powiatowym. Młodzież przyjechała do Kozienic w ramach programu polsko-włoskiej wymiany uczniów pomiędzy szkołą w Cittadelli a zespołem szkół nr 1 imienia Legionów Polskich w Kozienicach. To jest nasz własny program, który powstał na bazie dobrej współpracy dotychczasowej w ramach programów europejskich z naszym partnerem z Włoch, z Cittadelli, z partnerem, którym wcześniej realizowaliśmy inne projekty, ale ponieważ nasza współpraca bardzo się dobrze układała, no to można powiedzieć, postanowiliśmy pogłębić tę współpracę i staramy się zrobić swój własny projekt, mimo tego, że nie posiadamy akurat do projektu polsko-włoskiej wymiany specjalnego dofinansowania europejskiego. To jest projekt, który jest finansowany w większej części przez rodziców uczniów, zarówno polskich, jak i włoskich, ale staramy się, żeby tak to wszystko zorganizować, żeby osiągnąć maksymalną korzyść edukacyjną przy minimalnych nakładach i to się bardzo dobrze udaje, no, dlatego że uczniowie mieszkają w domach swoich opiekunów, no to już nie ponoszą kosztów na przykład wynajmowania noclegów. Staramy się latać tanimi liniami, także w sumie te koszty dla ucznia to sięgają około 550 zł. Jest to bardzo mało, zważywszy na to, że w sumie no, tydzień w Polsce i tydzień we Włoszech mamy różne atrakcje. No, efekt edukacyjny jest bardzo duży. Włoscy uczniowie jeszcze bardziej są przyciskani i przez swoich nauczycieli przygotowują po takim pobycie w Polsce takie prace, które pokazują, czego się nauczyli o Polsce. I te prace nawet czasami przysyłają do nas. My to jeszcze weryfikujemy. Są czasami bardzo trafne, ciekawe spostrzeżenia. Widzimy, jak nas postrzegają za granicą. To jest bardzo interesujące doświadczenie. Starosta Kozienicki opowiedział gościom z zagranicy o funkcjonowaniu starostwa, ale również zaprosił do zwiedzania licznych zabytków znajdujących się na terenie powiatu kozienickiego. Wyraził również nadzieję, że w przyszłości wrócą tu ze swoimi rodzinami. Proszę, przyjmijcie kilka pamiątek. Jak potwierdza wicedyrektor zespołu szkół, program polsko-włoskiej wymiany młodzieży daje wiele możliwości i pozwala uczniom na zdobycie cennego doświadczenia. Oprócz wielu warsztatów, młodzież z Włoch podczas pobytu w Polsce zaplanowana ma również zwiedzanie Krakowa, Warszawy, a także wizytę w Auschwitz. Jest bardzo duży efekt w postaci kompetencji językowych. Uczniowie przestają się bać mówić w języku obcym. To jest bardzo duże, ważne doświadczenie dla naszych uczniów i zyskają na pewno na tym, że otworzą się zarówno na język, ale tylko także na kultury innych narodów. Będą umieć więcej niż wyczytają w książkach. To jest bardzo efektywny sposób uczenia się. Program, w ramach którego goszczą w Kozienicach uczniowie z Włoch, nie jest jedynym projektem zagranicznej wymiany młodzieży realizowanym przez zespół szkół nr 1. Mamy też bardzo dobry kontakt ze szkołą we Francji, w Lens. Polsko-francuską wymianę młodzieży zrealizowaliśmy na razie jeden raz, chcemy to kontynuować. Oprócz tego realizujemy w tym roku szkolnym 3 programy Erasmus+. Erasmus Plus praktyki szkolne w Portugalii, Erasmus Plus Maths Together, 3. rok realizacji projektu matematycznego ze szkołą z Węgier, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, z Włoch i Francji. No a w tym roku bardzo ciekawy projekt zaczniemy, high-tech. Będziemy się uczyć z uczniami z zagranicy tworzyć wspólnie aplikacje na telefony komórkowe. Program się nazywa UApp, czyli Europejska Aplikacja na Telefony Mobilne. UApp 2016. Także myślę, że dla nauczycieli, dla uczniów to będzie bardzo duży wpływ. Myślę, że może decydować o tym nawet, jaką dalszą karierę uczniowie podejmą po skończeniu naszej szkoły. Być może wybiorą bardzo wymagające kierunki inżynierskie, informatykę, bo ten projekt jest naprawdę bardzo ambitny. Oprócz informatyki również elementy robotyki, mechatroniki. Będą uczniowie używać Raspberry Pi, Arduino, także no, jesteśmy pod wrażeniem tego, co udało nam się wspólnie stworzyć z naszymi partnerami w miesiącu lutym, kiedy na spotkaniu w Eisenberg wspólnie razem opracowaliśmy ten projekt łącznie z Czechami, z Wielką Brytanią, ze szkołą z Sycylii, czyli jeszcze inny partner we Włoszech też, no i szkołą z Eisenbergu. Podczas 8 edycji programu współpracy pomiędzy szkołą w Cittadelli a zespołem szkół w Kozienicach z możliwości poznania innego kraju, innej kultury i języka skorzystało prawie 400 uczniów.